Witam w kolejnym odcinku Super Games of Meister. Jeżeli oglądacie Familiadę, to zapewne wiecie, że na tablicy, przynajmniej teraz w Polsce, lubi się pogadać tak 5-6 odpowiedzi. No czy teraz, kiedyś to było nawet po 7, nie? Ale tak się składało, że pierwsze 3 rundy to 6, potem 5 i ostatnie te rundy, które są potrojone, to 3 odpowiedzi na tablicy. Natomiast w amerykańskiej wersji, no, czy też w innych wersjach, to różnie bywa. To są 4, potem za chwilę jest 6, potem jest 7, 8. A wy jaką największą ilość odpowiedzi widzieliście na tablicy? No, w jakiejkolwiek familiadzie, no, nie wiem, polskiej, niemieckiej, rosyjskiej. Piszcie, no, może coś tego z tego wyjdzie, albo japońskiej, no, choćby. No, a ja największą liczbę odpowiedzi, jaką kiedykolwiek można było zobaczyć w Familiadzie, to była liczba 10. 10 odpowiedzi. Tyle było odpowiedzi podczas jednego z pytań w trakcie jednego z odcinków, kiedy jeszcze prowadził Richard Dawson z epoki Richarda Dawsona. Ten odcinek został wyemitowany przez ABC w grudniu 1983 roku. I właśnie to, co tutaj widzicie, to jest właśnie screen z tego odcinka. No i potwierdzenie tego, co mówię. W tym odcinku, który jedyny raz się zdarzyło w historii, że na tablicy było 10 odpowiedzi. 10 odpowiedzi, co za miejsce jest na 12. Ale wtedy jedyny raz się zdarzyło, że 10. I to jest uważane za taki światowy rekord, jeżeli chodzi o liczbę odpowiedzi na tablicy w Familiadzie. Nigdzie indziej, w żadnej sytuacji nie było 10, aż tylu odpowiedzi na tablicy. No, ten odcinek to jest taka forma ciekawostki. No, a teraz już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM. Do zobaczenia.